are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami w ostatnim odcinku, zagrajmy w Just Cause 3, ostatnim odcinku fabularnym, bo jeszcze pojawi się jeden odcinek bonusowy, w którym pokażę wam wszystkie, znaczy pokażę, puszczę wam po prostu wszystkie taśmy i Di Ravello, i te ze Skoku na Morski Bawar, abyście sobie mogli posłuchać kolejną historii danego DLC-ka, bądź w przypadku Di Ravello po prostu historii jego po prostu wejścia na szczyt władzy w Medici. Ale na razie zaczynamy misję Niszczyciel Światów. Siły Di Ravello są w odwrocie. Rebelianci przygotowują się do ostatecznej bitwy. Rico i Dima, myśląc perspektywicznie, chcą raz na zawsze zniszczyć całą wiedzę o Bawarze i jego straszliwych zastosowaniach. Obmyślili plan, według którego zniszczą bazy danych i dzienniki badawcze Falco Maxime, podczas gdy wrogie siły będą zajęte bitwą o Medici. Dobra. Zaczynamy. You're not getting me, Tio. I will get you. Try. You gotta practice, man. Many will die tonight. Not tonight. Tonight we win. No winning when Bavarian Research Facility remains. So we blow it up. If I can access central control panel, can use FOW to destroy tower. Petabytes of Bavarian research gone. I will need diversion to ensure enough time to hack systems. We'll do it under the cover of war. Rico, a moment. Rico, this revolution owes you a great deal. It owes many of us a great deal. You gave the people hope. After this is all over, the people will still need you. Chaos and destruction tear down nations, Rico, but it is the will of the people that builds them. I'll leave the will of the people to you. Right now, we're going to set Bavarian research back half a century. Perhaps I was rash. Bavarian would be a great boon to rebuilding Medici. No. No, Bavarian is too dangerous. Tonight, Di Ravello loses everything. Of course you're right. Gather your forces. It's time. Let's go! Żeby Rosa się nagle, kurde, nie zrobiła, nie stała się naszym wrogiem, nie? Ja szczerze nie chciałbym jej nagle musieć zabić, bo by je odwaliło na punkcie Bawaru. The war we've been waiting for. Rebels in place to siege John Pound. Get over there and help the advance. Proszę cię bardzo. Potrzebuję tylko mojego ukochanego, bawarowego, złotego helikoptera. Rico, Frederick, victory is close at hand. Protect our troops from snipers as they push through the city. We're clear. Push forward. Rico, take out the snipers so the troops can advance safely. Nothing can stop the revolution. More snipers! Take them out, Rico! Nie zdążyłem odpalić, kurde, osłony, ale na szczęście za dużo chyba damage'a nie dostałem. That's it! We made it! Our rebels are outnumbered and in need of assistance. Strzelaj do woli. Nie przebijesz osłony bawarowej. Co tutaj? They have too many armored units. Rico, if you can hack the SAMs, we can fly in air support. Ja tu jestem air supportem.
No nie, leć do góry, leć do góry. O, ładnie, dostałem do opcję ten podrzutowiec, ale nie, ja wolę zostać w moim bawarowym helikopterze. Bo dolecę równie szybko, a zrobię w nim większy rozpierdol niż tym odrzutowcem. A kolejny odrzutowiec. Nie, podziękuję. Proszę, ja lecę z taką prędkością, że nie te bateria, ta bateria lotnicza, co tam była, nawet nie zdążyła mnie, kurde, namierzyć. Ja lecę niecałe 100 km mniej niż mogę lecieć w odrzutowcu, kiedy używam nitra, nie? To i tak widać, że jest niewielka różnica. No tu się doładowujemy i lecimy dalej. Ale to nitro się w błyskawicznym tempie po prostu odbudowuje. Kurde, ja akurat odrzutowce, no come on. Teraz sobie żałuję, że nie mam odrzutowca. No niestety odrzutowcem się lepiej rozwala inne odrzutowce. Zaraz se przyzwy jakiś. Come on. Brawo, proste pod koła. Dobra, samoloty. To jest bomby i rakiety. Nie. To ja potrzebuję właśnie ten odrzutowiec. Ewentualnie mogę się bawić w namierzanie, kurde, iskierką, no ale... To już się chyba przekonałem w poprzednim odcinku, że to jest kiepski pomysł. Teraz z rakietami to załatwimy to na cacę. Proszę bardzo, jedna rakieta i po sprawie. Okej. Okay. Trzeba się nawrócić i zniszczyć ostatni odrzutowiec. It's time. Come meet me at the Central Command Tower. Dobra. Idziemy teraz prosto do sztabu. Bo region już oficjalnie wyzwolony. A teraz wyobraźcie sobie, co by było, jakbym nie wyzwolił tego sztabu w poprzednim odcinku i musiałbym go teraz jeszcze wyzwolić, a potem dopiero zrobić misję fabularną. Znaczy, szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy to jest w ogóle możliwe. W sensie, nie wiem, czy nie byłoby ograniczenia, że muszę najpierw, wiecie, wyzwolić tak o ten sztab, żeby właśnie go potem zniszczyć. W taki czy inny sposób.
to było z tymi poprzednimi sztabami. Ja, czy będzie cutscenka, czy od razu będę... Czy będę musiał przeskoczyć jeszcze sam do tej wieży. Nie, jest kastenka. Okej. How much longer? Uncertain. Having trouble creating automated firing systems. We'll have to target manually. Manually? What do you mean manually? I will remain to ensure tower destruction. Forget it, Dima. You're not staying. Find another way to destroy it. Can you ride another missile? No, this is the only way. You know this to be true. Dima! We'll ensure destruction of Bavarian knowledge. All knowledge. We have lived a very long life. One with many mistakes and many triumphs. Just trust me. It's okay. Jak wyczekała, żeby nas stąd optegować. No nie! Kurde, poświęci się, żeby faktycznie cała wiedza o Bawarze poszła w cholerę. I to nie tylko wiedza w tych serwerach, jak to samo określiła, te petabajty danych, czyli gargantuiczne ich ilości. Jak macie terabajty, nie? To jeden terabajt to jest 1000 giga. Petabajty to jest chyba jeszcze 2 albo 3 tiery ponad terabajtami. Więc to jest w chuj danych. Ja też sobie sam sprawdzę, nie, żeby mieć 100% pewności. Ale a propos, to nie, że te petabajty danych poszły w cholerę, to jeszcze cała wiedza, jaką ona miała w głowie, też musiała zostać wsunięta. Dobra, misja wykonana. Mamy tutaj to FOV. Mamy, pięknie. No zobaczmy. Petra. Rico! We won! We beat him, Rico! Mario, Dima was in the tower. What? Is she... She's gone, Mario. Dima! Where are you, Mario? Rosa Manuela, she's giving a speech. We're all here. Okej, dobra, jednak się myliłem. To jest jeden tier nad terabajtami. Czyli jeden petabajt to jest 1000 terabajtów, ale to już jest w chuj. Jeśli chodzi o ilość danych, jaka może być pomieszczona na dysku bądź serwerze. Dobra, i zobaczmy, gdzie się znajduje ostatnia misja fabularna. Tutaj. Syn Medici. Wojsko zostało przetrzebione, a morale żołnierzy zdruzgotane. Medici wreszcie odzyskało wolność, lecz Dima złożyła najwyższą ofiarę. Podczas gdy Rosa ogłasza całemu światu, że lud Medici zrzucił okowy tyranii, Rico wspomina swoich przyjaciół, rodzinę i całe dekady cierpień Medici. Za wszelką cenę należy znaleźć Di Ravello i definitywnie z nim skończyć. Okej. Okay. Czyli... Krótko mówiąc, idziemy po dyktatora, którego mieliśmy... który jest naszym tak naprawdę primal targetem, odkąd w ogóle przybyliśmy na Medici. Zobaczymy, jak się rozwinie misja. No, wydaje mi się, że niezależnie od tego, co Di Ravello na mnie rzuci, dzięki temu FOV, no raczej szybko się tego pozbędę. A tym bardziej, jeśli będzie to coś, co on sam będzie pilotował, bo zakładam, że jeśli będziemy walczyli z tym, z samym Di Ravello, no to pewnie będziemy walczyli z nim w tym samym bawarowym śmigłowcu, z którego ja korzystałem w poprzednich misjach. Tak więc... No, myślę, że będzie się działo. Rozpocznijmy w takim razie ostatnią misję fabularną. Their deaths will not be in vain. From the ashes of Di Ravello's beloved flames,
Medici will rise like the phoenix. The free world cheers with you. Drink in your victory, Mediceans, for today the war is over. Rico, for Vinda, for all of Medici. Mirabello is still out there. We have to find him and end him. Hey, why aren't you celebrating? A lot of good people died, Annika. We got word that an advanced military chopper left the CENTCOM tower before it collapsed. Where is it now? My sources say it flew into the volcano and no one has seen it come back out. We can't let him escape. We're with you, Rico. Let's get him, Rico, for Dima. Meet me at the volcano. Be careful. The Ravello won't go down easily. We're coming for you, you bastard. Do wulkanu? Czy to... Jeszcze powiedz mi, że to jest ta taka wielka miejscówka obok tej. Obok Lacrimy. No, odstaw. Oczywiście. Ale w sumie to nie tak... No w sumie to dobra, to fair enough, to wygląda jak wulkan. Okay, no, Rico. We'll meet you there. O, ładnie, ktoś mi podstawił, widzę, jeszcze ten podrzutowiec, bo chciałem sobie przyzywać, ale widzę, że ktoś był na tyle miły i pomyślał, aby mi go tutaj samemu dać. Szkoda, że bez nitro, no ale... trudno. So, Rico, I've been thinking. What are you planning on doing when we're done with the revolution and we have freedom and everything? What's next? I don't know, I hadn't really thought about it. Well, it's time to start thinking, Fratre. Okay, what are you going to do? I was kind of thinking of going into business, you know? Turn some of my garages into dealerships and become a salesman, eh? Really? Yeah, you want to be my partner? Eh? Frigo and etc. Dealers of fine automobiles. Our sales are revolutionary. Hey, our prices are pure insanity! You guys have got to be kidding me. Ah, yeah. Don't listen to her. Because we have got to do this. Okay, we'll see. No. Maybe we start small, eh? First, you come stay at my grandmother's, like when we were kids. And then we can put some time in, eh? Finish the car? We'll see, Mario. Once the Ravello's gone, the first thing I'm going to do is have a drink. On a quiet beach. Alone. Hey, suit yourself, fratre! It's time for... No kurde! Is Bavarium shielded? It would be. Bavarium shields aren't going to stop me. This is it, fratre. Kick his ass! Get in there, Rico. He'll show up. Ciekawe, ile strzałów z tego FOV wytrzyma ten śmigłowiec. Bo coś mi się wydaje, że przy dobrych wiatrach to nie wytrzyma nawet jednego. Co mamy? Markery. Z 5, okej. Okay. W razie gdybyś się sobie bronił zupełnie. No ale mówię, jak dobrze pójdzie, to od nawet jednego strzału z tej... tego FOV nie wytrzyma. Chodź, Dravelo. Zawalczmy. No to był taki nieaktywny chyba, bo ta magma jest taka trochę przyschnięta. No i jest, oczywiście. Dokładnie ten sam śmigłowiec, którego ja używam. Ej ty, czekaj, ale mi teraz coś do głowy przyszło. Dawaj, jak to się uda, nie? Jak to się uda, to będzie komiczne po prostu. Come on, kill that bastardo, Rico!
Rico! O proszę! Sporo widzę wytrzyma. Ale to dobrze, jak na final bossa nie jest taki łatwy do zabicia, widzę. Kurde, no nie miałem pewności, czy kurde się ten... Czy go zdążę postrzelić. A założysz się? The shield is down, Rico. Oh, come on! Okej. Notka. 30 metrów to zdecydowanie za blisko. Bring him down, Rico! Wait for the shield to go. No nie wierzę, że zdążył sobie jeszcze tę tarczę włączyć, zanim go tu trafiło. Gdzie jest, tu. I promise you suffering! Ciekawe, jakbym też w tej przyzwyczaj, kurde, ten śmigłowiec, tak by go napierdalał, nie? Jakby to wyglądało. Where are you? Dokładnie nad tobą. Witasz, a ja się żegnam. Jak ja go tak na cały czas z wodą nie zrobię, to się będę śmiał. Kurde, no nie wierzę. Dobra, mamy pół HP. Po trzech strzałach, więc jak teraz wszystkie trzy będą kurde trafione, no to zabiję go na jednym magazynku. No nie! Fuck me! Za blisko! Jest! Zdążyłem! A to jest właśnie problem tego FOV, bo to jest mega destrukcyjne, tylko niestety ja nie mogę stać za blisko, bo inaczej też oberwę. No wyjdź z tej lawy! No przestań zmieniać pozycję w ostatniej chwili i chuj nie żyje. Znowu sam się zajebałem. Ej, bo ja za chwilę sam chcę ten śmigłowiec jest tu przyzwyczaj, zobaczymy kto lepiej będzie latał. Stary, ale jakby ja z tego nigdy nie uciekam, nie? Kurde, ale nie, no to jest... Byłoby za proste, jakbym mógł go tak po prostu dociągnąć do ziemi, nie? Jakby tak momentalnie zabić. Oh shit, Sherlock! Dobra, nie no, widzę, że tutaj trzeba kurde lepiej się po ziemi cały czas poruszać, żeby mieć idealny moment na strzał. Now we go!
piramidalny poziom. Lepszy. No bo ktoś ma po prostu lepszy poziom, lepszy pion, etc. Inaczej to się niestety średnio udaje, jak się odlera to na spadochronie. Że tam kurde połowę strzałów ominęły tylko dlatego, że gość się nagle po prostu przesunął. Z tego co ja wiem, interloper to chyba nie jest natręt. No nie, seriously! No, opadaj! O, to jest też... O, serio? Serio, byłem jeden strzał od checkpointu tyle razy? O ile się założę, że tak nie będzie? Oh, come on! Dobra, zrzuty. Nie, nie tu. Specjalna, to... Dobra, dajcie mi ten śmigłowiec. Tu chórzu? To nie ja się tu chowam. Coś go tam bije z tego, no ale ja wiadomo, no niewiele. Wiesz, ciężko jest nie znaleźć kogoś, kto się nie chowa, nie? No, nie wierzę, are you fucking serious? Rico! Here he comes again! Dobra, again. O, proszę, a to ma, widzę jednak, dalej ten ogranicznik. No ale dobra, to jest dość silna broń, więc to ma nawet sens. Śmigłowiec, to i to. Tutaj. Stary, załatwię cię twoim własnym śmigłowcem, nie? Zobaczymy, co na to powiesz. Wait for the shield to come down. No nie wierzę. Ej, dobra, nie. Sam się dojechał. Jezu, jak szybko mogłem to skończyć, tym od razu wsiadł ten śmigłowiec. Destroy me, Rico Rotley, yes? I am Sebastiano Di Ravello. I do not burn, I do not die, you wretched bastard! By ending my reign, you throw a nation into chaos. Medici will fall without me. You should know this. It was your time, Sheldon, who made all the deals that forced me into power that made you an offer. Medici for this long, and this is what I want. And
This is what I wrought. If my reign began in flames, Rico Rodriguez, then it will end in flames. O! Ej, tak czekałem, kurde, czy pociągnąć za spust, a tu proszę. Jest chyba opcja, albo mogę sam pociągnąć za spust i zabić go w trakcie jego gadania, albo on dzieje się to i on sam po prostu wskakuje sobie w ogień. Okej. Okay. No i mamy Urgam Mstitel. Blokowana. Są napisy. O! U ty, scena cała? Dobra. Zobaczmy, czy to napisy, czy coś jeszcze opominałem. Kurde, chyba ominąłem coś jeszcze. Ach, dobra. Odblokowano tryb otwarty. Diravelo już nie ma, ale Medici wciąż potrzebuje swego bohatera. Walcz z niedobitkami armii Diravelo, rywalizuj o dominację najwyższych rekordów w wyzwaniach i wyczynach, przeżyj rewolucję raz jeszcze, przywracając jakąkolwiek miejscowość do uciśnionego stanu, wybierając opcję przywrócenia uścisku z ikony miejscowości na mapie. Okej. Okay. Jest, ostatni ten chyba. W ogóle tego nie słyszałem. Would like to address some rumors that have been floating around about the death of our beloved general. The government's official stance is that if there is no body, there is no problem. General Di Ravello must be taking some much-deserved me time. He's gone! He's gone! Viva la General! If there is a general! Ale widać, że gość jest mega zadowolony z obrotu sytuacji. No i tak, jak sądziłem, to jest dokładnie ta wyspa, o której... która się pojawia właśnie w tym... która się zaczyna. O! A nie, dobra, jednak nie. To jest tutaj na tym... To jest jednak tutaj na krańcu tego wulkanu. To nie jest ta wyspa. To nie jest ta wysepka. Ta wyspa Boom, tak jak sądziłem, no ale... Coś tu się jeszcze od tego bało. Ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy tutaj, jakąś bazę wojskową chciał zobaczyć. Tutaj. O, jest! Przywrócenie ucisku i szybka podróż. Dobra, ale jakąś taką mniejszą bazę bym chciał. Taką mniejszą, którą po prostu wjadę i od razu przejmę. Tutaj to... To jest ta pod ziemią, to nie, tej nie chcę. Dobra, może tutaj coś? Tutaj nie ma. O, tutaj taka pomniejsza baza. Więzienie. Też nie, to też było słabe. Shower PG. O, to będzie to. To będzie dobre. To będzie dobre. Dobra, to sobie przejmę. No, ale to sobie przejmę oczywiście poza nagraniem. Tylko sobie jeszcze, używając tego wyzwania, sobie przypomnę, jak wyglądała ta miejscówka. O kurde, nie, dobra, nie. Nie, dobra, nie. To jednak nie to. To jednak nie, tego nie przejmę w czołgu. Tego nie przejmę w czołgu. Dobra. Trudno. Ja tam sobie jakąś tą lokację znajdę, żeby zrobić tego achievementa. No co, z wami żegnam się. No i to by było na tyle. Zobaczymy, co jeszcze przyjdzie mi tutaj zdziałać. Znaczy, nie tak tutaj, bo tutaj to już mamy wszystko gotowe w tej grze. Mamy równe 100%. Znaczy, dobra, może nie takie równe, bo mamy 100%, jeśli chodzi o misje oraz wyzwania. Dobra, wyzwania jeszcze nie wszystkie, ale o misje mamy wszystkie. Wyzwolenie mamy ukończone. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to szukać schematów do garażu, jak te wyzwania skończyć. No i
W sumie poza tym to jest wszystko. Ponieważ znęczki Di Ravello oraz... tutaj nie... Tutaj to chyba będzie. Tak, tutaj są taśmy. No bo w inwazji mechów były tylko i wyłącznie odblokowywane wyzwania i nic poza tym. Tak więc dobrze. Ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Kto wie, może w kolejnych, w pierwszym odcinku zagrajmy w Just Cause 4. Która z tego co się orientuje dzieje się jakiś czas po tym. Jakiś czas po właśnie chyba wydarzeniach z Just Cause 3. Ale to zobaczymy jak będziemy się zabierali za tamtą część. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!